Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę panią Elżbietę Rafalską, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią. Witam pana, witam państwa serdecznie. No, mamy kampanię wyborczą. Jak rozumiem, to dla pani, jak i dla innych polityków bardzo wytężony czas. Zacznijmy od tych takich gorzowskich, lubuskich akcentów. Czy znamy już listę lubuskiego PiSu? Witam jeszcze raz. No, czas jest gorący i dosłownie i przenośnie, bo słońce ciągle w tym roku lato nas rozpieszcza aż za bardzo, a w polityce to już szczególnie, bo okres kampanii i przygotowywania list. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest ciągle na tym etapie, że poszły rekomendacje swoich struktur powiatowych, czyli zostali zgłoszeni kandydaci i układ listy jest ciągle alfabetyczny. Na początku września te listy zostaną zatwierdzone przez Komitet Polityczny, ale nie jest żadną tajemnicą, że z Gorzowa zostały zarekomendowane osoby, które uczestniczą, biorą udział w życiu samorządowym, parlamentarnym też, bo mówię tu o Marku Surmaczu, Elżbiecie Płomce, jest też Władek Dajczak, jestem ja też zgłoszona na tej liście, więc myślę, że to są, tak mówię, zawodnicy wagi ciężkiej w tym sensie, że osoby, które są sprawdzone, są doświadczone, pokazują też, że jest pewna stałość i stabilność i uważam to jako wartość w Prawie i Sprawiedliwości, ale jest też przedstawiciel młodszego pokolenia z mniejszym stażem, ale już osoba widoczna szczególnie w Gorzowie, Sebastian Pińkowski, aktualnie radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Senatu, i który tak? jest zgłoszony jako kandydat do Senatu, więc jakby to pokolenie, które trochę zęby już w polityce zjadło, jest obecne i ono jednak gwarantuje pewną przewidywalność politycznego postępowania. Nie ma u nas też tego chaosu, który jest na innych listach, trochę się do tego odniosę, że jest zaciąg armii zagranicznej, jak to się mówi w takiej terminologii sportowej, czyli są osoby z innych partii na listach tej partii, albo są osoby, które zupełnie się nie pojawiały i jak królik z kapelusza raptem wyskakują. No ale to są strategie innych ugrupowań. My się zajmujemy własnymi listami, chcemy wyborcom, państwu powiedzieć, że mamy ludzi sprawdzonych, dobrych, kompetentnych, mam nadzieję takich, którzy już mieli zaufanie, ale w dalszym ciągu to zaufanie pani mają. Pani poseł, możemy się spodziewać kogoś z Polski na liście tutaj lubuskiej? No bo tak jak pani mówiła, no partie inne korzystają z tego elementu, tak? Jakieś Sprawiedliwości do tej pory nie było tak, że z województwa lubuskiego ktoś był nam przywożony w teczce, tak jak swego czasu zawitał do lubuskiego z województwa łódzkiego, z miasta Łodzi, pan marszałek Stefan Niesiołowski, o którym dzisiaj się też próbuje mówić, że on niemalże już tu mieszka. Nie, my mamy też swoich kandydatów, ludzi, którzy pracują, tak jak mówię, w samorządzie, czy prowadzą różnego typu działalność społeczną, gospodarczą i nie przewidujemy, nic mi na ten temat nie jest wiadomo, aczkolwiek oczywiście listy też są tak konstruowane, że czasami czy profesorowie, czy eksperci, którzy nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, startują, bo oni są dla nas ważni, cenni, ale są to też osoby o wybitnych kompetencjach, o wybitnej wiedzy, która w pracy parlamentarnej jest bardzo potrzebna. Ale nie sądzę, no, na dziś mogę powiedzieć, że ani nie było takiego zamiaru, ani takiego zamysłu. Nie możemy się tego też spodziewać. My też mamy oczywiście świadomość, że województwo lubuskie to jest teren, w którym Prawo i Sprawiedliwość ciągle o swoje miejsce, o uznanie i poparcie musiało bardzo mocno walczyć i to jest trochę inna sytuacja niż w Polsce Wschodniej, stąd może też kandydaci spoza Polski nie byli tu przewidywani.
Jak pani mówiła, na początku września tak poznamy ostateczne listy i, tak. I rozumiem, że... Jest to też wymuszone, panie redaktorze i szanowni państwo, po prostu kalendarzem wyborczym, bo trzeba zebrać głosy poparcia, zarejestrować listy i tak dalej. Nie sądzę, żeby z tym były problemy, ale myślę, że pokazujemy innym ugrupowaniom, innym partiom, że można zbudować dobre listy, jakby w oparciu o takie zespołowe, wspólne działanie, nie wycinanie się. Proszę zobaczyć, my w Gorzowie mamy taką, mówię trochę ekstraligę polityków, ludzi z nazwiskami. Marek Surmacz był posłem, senatorem była Elżbieta Płonka, senatorem był Władysław Dajczak. Ja kolejną kadencję. Stajemy do takiej rywalizacji, wiedząc, że też mamy ograniczony elektorat, ale nikt z nas nie mówi, że wycinamy się, że ty nie będziesz na tej liście. Ja odniosę się w tej chwili troszeczkę do Platformy, chociażby do pani poseł Sibińskiej, która pracowała. Nie słyszałam, żeby jej ugrupowanie zgłaszało co do jej pracy w parlamencie jakieś poważne zastrzeżenia i dzisiaj ona jest jakby wyeliminowana z tej listy. To jest niedobry sygnał dla wyborcy też, bo on nie wie, jakimi kryteriami ma się kierować. Mówi, jemu się wydawało, że ten pan poseł, ta pani poseł pracowała w tej Warszawie, też coś robiła, robiła coś tu na miejscu. Czyli my mówimy, że sygnał musi być czytelny. W oparciu o takie i takie kryteria nasi kandydaci są zgłoszeni. Pani poseł, politycy zawsze mówią, że sondaże sondażami, ale na pewno te, które są korzystne, są zawsze mile widziane. Na te sondaże pokazują, nie wszystkie co prawda, ale część już pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę, jeżeli oczywiście to by się spełniło, jako pierwsza partia w Polsce rządzić samodzielnie. Już państwo tak się czujecie. No, że macie ten własny rząd, już rozdzielacie stanowiska? Po pierwsze, oczywiście, że się ogromnie cieszymy, że te sondaże są lepsze, dobre, a można by nawet powiedzieć bardzo dobre, ale spokojnie. Po pierwsze dlatego, że my w tej polityce nigdy przez 8 lat obecności w opozycji nie byliśmy rozpieszczani. Także trochę radości każdemu się też należy, ale my jesteśmy też tak, proszę państwa, przećwiczeni i mamy taką sporą pokorę, mówię to naprawdę bardzo poważnie w sobie, że nie do końca dowierzam nawet tym sondażom, tak nawet na wszelki wypadek. Te sondaże są oczywiście robione w okresie przedwakacyjnym, czy w okresie wakacyjnym. Sondaże są pokazaniem preferencji w danym momencie, tak? Za chwileczkę te sondaże mogą być inne, chociaż absolutnie są dla nas korzystne, bo pokazują pewną tendencję. Więc cieszymy się, ale nie zasypiamy gruszek w popiele i raczej nas sondaże mobilizują do intensywnej pracy, szczególnie jeżeli sondaże już pokazują, że jest możliwość samodzielnego rządzenia, o czym, jak kiedyś mówiliśmy, wywoływało uśmiech na twarzy dziennikarzy, uśmiech na twarzy wyborców, bo wydawało się tak nieprawdopodobne. Ale mówię, mobilizujemy się do pracy, wiemy, że zaufanie nawet Polaków, wyborców jest zawsze ograniczone i zawsze łatwo można je stracić, więc cały czas mówię, ani pychy, ani triumfalizmu w tym nie ma, nie rozdajemy stanowisk, to nie nasza bajka, ten sposób mówienia, raczej myślimy o tym, jak naprawiać Polskę, jak dokonać zmian i co zrobić też z tym dużym poczuciem odpowiedzialności, bo jeżeli Polacy powiedzą, macie rządzić Prawo i Sprawiedliwość i będziecie rządzić samodzielnie, to jest ogromna odpowiedzialność i sprostać też tym dużym oczekiwaniom, mamy świadomość, że to jest oczywiście trudne, dlatego mówimy dzisiaj w naszym haśle. Damy radę, nie sami, tylko razem damy radę. Pani poseł, to jest efekt, być może trochę będzie pani niewygodnie na to mówić, ale że to nie Jarosław Kaczyński już jest tą główną twarzą PiSu, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, a nie Jarosław Kaczyński, a teraz Beata Szydło jestem na pierwszej linii, tak? Nie jest to w żaden sposób dla mnie kłopotliwe pytanie. Ja bym powiedziała, że sytuacja, że Andrzej Duda
pan prezydent dzisiaj, a kiedyś kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ubiegający się o prezydenturę z Prawa i Sprawiedliwości, i Beata Szydło desygnowana na premiera i dzisiaj twarz też Prawa i Sprawiedliwości, to wszystko jest też koncepcją polityczną Jarosława Kaczyńskiego i pokazuje jakby jego umiejętności strategiczne, jego plan też działania, rozumienie polityki, zdolność do prowadzenia analizy, ale pokazuje jedną taką najważniejszą rzecz, że w tym nie ma myślenia kategoriami własnej pozycji, własnych ambicji politycznych, własnych aspiracji. Tylko Jarosław Kaczyński pokazuje, że tym celem nadrzędnym jest kraj, sytuacja i jest Polska. I jeżeli dzisiaj wymaga to, żeby Jarosław Kaczyński miał to miejsce, które zajmuje, bo daje nam tą gwarancję zmiany, to jest nie usunięcie się też w cień, tylko pokazanie prawdziwej swojej wielkości politycznej. To nie w żaden sposób to pytanie nie jest kłopotliwe. Sterowania z tylnego fotela, jak już kiedyś to miało miejsce? Nie mówię, że przepraszam, panie redaktorze, ale... bo nie mówi pan jako to własnej tezy, ale to jest absolutnie bzdurny i zupełnie nietrafiony argument. Ktoś, kto kiedykolwiek wykonywał jakieś odpowiedzialne stanowisko, wymagające nieustannego podejmowania bardzo trudnych decyzji, a zdolność do zarządzania i kierowania to jest podejmowanie nawet ryzykownych zachowań w szybkim tempie, tak? Bo czas jest niezwykle ważnym elementem w czynniku zarządzania, pokazuje, że mówienie o tym, że Jarosław Kaczyński będzie sterował prezydentem i równocześnie sterował premierem, no to jest totalne jakby nieporozumienie. Owszem, możemy mówić, że kierunki strategiczne zostaną zawarte i one są zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale szczegółowe decyzje, szczegółowe rozwiązania, jeden człowiek nie jest w stanie sprostać zarządzaniem dwoma tak poważnymi instytucjami, jest to absolutnie niemożliwe i jest to element, który służy ciągle do straszenia Prawem i Sprawiedliwości. Prawem i Sprawiedliwością jest zupełnie nieprawdziwy, zupełnie nietrafiony. Ja myślę, że to poparcie Polaków dla Prawa i Sprawiedliwości, a jak mówimy Prawo i Sprawiedliwości, to też wiemy, że szefem tej partii jest Jarosław Kaczyński, jest uznaniem do tego konsekwentnego trwania w opozycji z taką zdolnością utrzymania scalonej struktury. Proszę zobaczyć, Paweł Kukiz jest krótko w polityce. Te ataki, z którymi się spotkały, powodują, że tu i ówdzie popełnia tak zwane kuchy. Mówi, nie wytrzymałem, przepraszam, to było niepotrzebne. Jarosław Kaczyński był atakowany z wszystkich stron. Jemu nie wolno było też nic zrobić. I jednak takich momentów, jak Paweł Kukiz, który idzie do telewizji Republika i tak się zachowuje, no to jest niewyobrażalne, żeby mógł się zachować w ten sposób Jarosław Kaczyński. Nie ma o czym mówić. Więc ja myślę, że im więcej czasu będzie płynęło, tym bardziej będziemy doceniali rolę Jarosława Kaczyńskiego w polityce. Pani poseł, kwestia referendów ogólnopolskich, bardzo rzadka rzecz w Polsce, chyba 3 czy 4 do tej pory mieliśmy w tym 25-leciu, a teraz nam się szykują 2 i to w przeciągu no tak 1,5 miesiąca. Na początek pytanie, czy pani zdaniem referenda są w ogóle potrzebne w Polsce, czy jednak no jest parlament i rząd nie wystarczy? No tak, ale mamy parlament, mamy rząd, ale instytucja referendum jest zapisana też w Konstytucji, czyli żeby też nie była martwym, niewykorzystanym prawem, no to od wielkiego dzwonu, tak jak pan redaktor powiedział, ona jest też stosowana. Nie będę się już odnosiła do tego referendum 6 września, bo ono było w takim podjęte z dnia na dzień przez prezydenta wówczas jeszcze Komorowskiego. Myślę, że
ani nie poparte taką poważną debatą publiczną i szeroką wiedzą na temat szczególnie jednomandatowych okręgów wyborczych, na temat tych JOW-ów. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją. Wszystko wskazuje, że ta frekwencja nie zapowiada się dobrze, więc ja jakby też nie mam nic przeciwko sięgania w wyjątkowych sytuacjach do instytucji referendum, szczególnie jeżeli dotyczą... Tylko właśnie pytanie, czy to są wyjątkowe sytuacje, bo między innymi profesor Zoll, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że tak na dobrą sprawę ani pytania w pierwszym referendum, ani w drugim nie odnoszą się tak do spraw istotnych dla kraju, dla Polski. Prezydent Zoll odnosi się do konkretnego artykułu Konstytucji, jak mówił o tym wtedy, kiedy ogłoszono referendum 6 września, to media kompletnie się nie zajęły zarzutami i stwierdzono, że opinie konstytucjonalistów są różne, chociaż wiedzieliśmy, że ono było podjęte w sposób nieprzemyślany, ale prezydent Andrzej Duda utrzymał to referendum. Bo zresztą nie wyobrażam sobie, proszę Państwa, co by było, gdyby prezydent powiedział, że rezygnujemy z tego referendum, nie wchodzi w grę, to referendum jest. Proszę powiedzieć, że 6 milionów Polaków wypowiadało się w sprawie, która nie jest dla nich ważna. Mówimy o wieku emerytalnym. Co może być dla ludzi pracujących, dla naszej przyszłości ważniejszego niż kwestie wieku emerytalnego? Pani poseł, tym drugim referendum 25 października, które zapowiedział już nowy prezydent Andrzej Duda. No i właśnie jednym z tych pytań ma być o to, czy zmniejszyć wiek emerytalny. Tylko że poza tym pytaniem nie wiemy o ile i czy to też jest dobrze przygotowane pytanie, czy to jest dobrze przygotowane referendum, bo takie pytania, takie zarzuty pojawiły się. Wyraźnie w całej debacie publicznej, we wszystkich dyskusjach mowa jest też o przywróceniu wieku emerytalnego tego, który był przed zmianą przepisu. A więc 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, wprowadzenie dodatkowego kryterium wysługi, tak zwanej wysługi lat, spotykało się zawsze ze sporą społeczną akceptacją, jak mówiliśmy, że to jest 40 lat pracy. Już nie będę wchodziła w szczegóły, to ludzie zawsze mówili, że to jest element taki bardzo wymierny. Nie musimy dużo dywagować, panie redaktorze, bo za chwileczkę Senat się wypowie w kwestii tego, czy będzie referendum, tak, czy nie. Ale będzie. Tak naprawdę szczegóły tej kwestii zostałyby rozwiązane w ewentualnej ustawie, która będzie wprowadzała. Zresztą też o tej ustawie mówił prezydent Andrzej Duda, zapowiadając, że wprowadzi dwa rozwiązania ustawowe dotyczące kwoty wolnej od podatku, wysokości 8000 zł i wieku emerytalnego 60 i 65 dla kobiet i mężczyzn. Więc jakby dużo nie musimy czekać, za chwileczkę będziemy mieli odpowiedź. Natomiast pytania jakby odpowiadały też na to, co było zawarte w tych projektach obywatelskich, gdzie, tak jak mówię, miliony Polaków wykazały swoje zainteresowanie, bo uważam, że to są takie fundamentalne, niezwykle ważne kwestie dla nas wszystkich. Jeszcze jedna kwestia. Proszę powiedzieć, jaka jest też różnica między tą wiedzą, którą ludzie mówią przy wieku emerytalnym albo przy decyzji o pójściu sześciolatków do szkół i jeżeli chodzi o JOW-y, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o wiedzę, o podejście, znajomość tematu. Także myślę, że do 25 października obszar wiedzy w tych zagadnieniach będzie wielokrotnie większy niż w kwestiach, które są przedmiotem najbliższego referendum, które odbędzie się w niedzielę 6 września. Kwestia tego, że drugie referendum miałoby się odbywać tego samego dnia, także budzi kontrowersje, ponieważ jest coś takiego jak kampania do referendum i kampania wyborcza, one nie mogą się pokrywać. Jak to zorganizować? Ale proszę, moich obiekcji nie budzi żadnych. Po pierwsze jest atut, że referendum nie będzie kosztowało 100 milionów. Po drugie, chcemy, żeby referenda miały szerokie poparcie społeczne. Czyli jak ludzie powiedzą nie, żeby to nie
powiedziało więcej niż 50%, a nie 20%, bo mandat takiego głosu jest wtedy znacznie mniejszy. Więc jakby te aspekty są atutem tego referendum odbywającego się równolegle z kampanią wyborczą. I w jednym przypadku, i w drugim przypadku obowiązuje też cisza wyborcza, więc jakby nie ma tu też takiego dylematu. Ale panie redaktorze, za chwileczkę wypowie się w tej sprawie Senat. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie pokazują, że Senat, który ma większość Platformy Obywatelskiej, wypowie się w tej kwestii negatywnie i może się okazać, że referendum 25 października będzie bezprzedmiotowe. Ale to wtedy mówimy też mieszkańcom, nie ma sensu wypowiadać się w różnych sprawach, bo wasz głos w parlamencie nie jest wysłuchiwany, a mówię to na podstawie... Ewentualna decyzja Senatu jest trochę na rękę Prawa i Sprawiedliwości. To nie chodzi. Mi nie jest na rękę. Mi nie jest na rękę, bo ja bym wolała wiedzieć, czy przy danej ustawie mam duże poparcie społeczne, czy to jest wyłącznie odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości przy podejmowaniu tej ustawy. Bo wtedy mówię, proszę Państwa, chcieliście, wszyscy tego chcieliśmy, 80-70% Polaków tego chciało. To musimy wziąć ciężar odpowiedzialności finansowej, organizacyjnej, prawnej, takiej. To już jest do załatwienia dla parlamentarzystów. Myślę, że akceptacja społeczna jest pomocna w działaniach moich poselskich. Także dla mnie to jest dobra sytuacja. Oczywiście nikt nie mówi tu o nadużywaniu formy, bo nie żyjemy w Szwajcarii, tak? Ja bym się cieszyła, gdyby było. Tam referenda jest kilka razy w roku. I wcale nie zacieram rąk, że wprowadzimy w jakąś pułapkę polityczną, Platformę Obywatelską, bo ja tu od tych gierek politycznych nie jestem jakąś wybitną specjalistką, wolę jakby bezpośredniość takich działań. Pani poseł, na koniec wracamy znowu do Lubuskiego. Pani Beata Szydło jeździ po Polsce, wiadomo, kampania wyborcza, ona ma być premierem, więc rozmawia z Polakami, rozmawia także z Lubuszanami, była między innymi w Gorzowie, była w Nowej Soli i w Nowej Soli wypowiadała się na tle zrujnowanej starej fabryki, czym zdenerwowała prezydenta Nowej Soli Wadyma Tyszkiewicza, który powiedział, że w Nowej Soli są dużo ładniejsze miejsca. Oczywiście dzisiaj bardzo łatwo. W skrócie oczywiście. Tak, ale ja myślę, że telewidzowie wiedzą mniej więcej, o co chodzi. Dzisiaj bardzo łatwo też pana prezydenta Wadima Tyszkiewicza zdenerwować, no bo on jest chyba wiceszefem ugrupowania Nowoczesna.pl, która dzisiaj w sondażach ma się nie najlepiej. A poza tym jako prezydent miasta oczywiście chciałby się chwalić tym, co jest najlepsze w tym mieście i w tym zakresie mogę powiedzieć, że to jest zrozumiałe. Natomiast proszę Państwa, to, że jest część Nowoczesna strefy ekonomicznej w Nowej Soli i że bezrobocie tam spadło, jest faktem, ale ciągle też jest wysokie. I to, że jest taki obszar zdegradowany byłej fabryki nici Odra, z którym powiat ma poważny problem, bo właścicielem jakby tego terenu jest Skarb Państwa i ciągle są nierozwiązane kwestie, nie wiem, związane z upadłością, z własnością gruntu, że w środku miasta rozwijającego się, o którym mówi prezydent Wadim Tyszkiewicz, stoją te ruiny. To nie Prawo i Sprawiedliwość zbudowało na potrzeby wizyty Beaty Szydło jakieś ruiny, żeby je pokazać, no tak, tylko pokazujemy. Ale wybrano akurat takie tu i czy to nie jest trochę tak, żeby... A co mieliśmy? Nie, pokazujemy coś. No pokazać to, że ta Polska w ruinie i trzeba odbudowywać, panie redaktorze, naprawiać. Jak Jarosław Kaczyński przyjeżdżał do Gorzowa, i ja też nawet się zastanawiałam, to zwykle szliśmy, czy pokazywaliśmy Centrum Charytatywne Jana Pawła II, gdzie pokazywaliśmy biedę, problemy społeczne, w jaki sposób to rozwiązujemy. Czy to znaczy, że w Gorzowie jest wyłącznie bieda? Czy w Gorzowie są tylko ludzie ustawiający się po chleb? No oczywiście, że są, ale oprócz tego jest kupę ludzi też takich, który nie ma takiego problemu. Dokonujemy pewnego wyboru, pokazujemy pewien problem, powiemy, że mamy emerytów, którzy biorą 5 tysięcy emerytury czy 4 tysiące, nie wiem, ale mamy emerytów, którzy mają emerytury, z których nie starcza im na opłacenie czynszu.
na bieżące życie. Czy to znaczy, że jak prezydent Wadim Tyszkiewicz chce uprawiać i pokazywać od strony sukcesu, to Prawo i Sprawiedliwość jest zobowiązane pokazywać, że Nowa Sól jest oazą szczęśliwości? No ciągle tam bezrobocie jest kilkakrotnie wyższe niż na przykład w Gorzowie i Zielonej Górze, tak? Czyli no nie przeceniajmy, to jest oczywiście działanie. On się pokazuje jako wyłącznie człowiek sukcesu, ale nie znaczy to, że nie ma tam problemów. Jak przygotowywaliśmy tę wizytę, jednym z przygotowujących był pan Robert Paluch, który jest wicestarostą i który mówi, że z tym problemem tego miejsca, które pokazaliśmy, oni sobie nie potrafią poradzić. W Nowej Soli jest bomba ekologiczna. Nie będę wchodziła już w szczegóły, jakieś tam hałdy, zbiorowisko szkodliwych materiałów czy substancji. Widziałam zdjęcia, gdzie po tych hałdach chodziła pani wojewoda i chodził również pan Wadim Tyszkiewicz i mówili, co z tą bombą ekologiczną w Nowej Soli możemy zrobić. Czy to znaczy, że Wadim Tyszkiewicz i pani Osos uprawiają jakąś też... No pokazują problem, który nie możemy rozwiązać. Zrobiono z tego jakąś setkę, pan wie dobrze, co to jest, i uderzono w Prawo i Sprawiedliwość, żeby pokazać, że my mówimy, że Polska jest w ruinie. Nie! Ale w Polsce ciągle są miejsca, które wymagają jakichś działań i jakichś rozwiązań. Pokazujemy bulwar gorzowski, ale jak się obrócimy i pokażemy estakadę, to ona wygląda niemalże jak ruina. Zależy, gdzie oko kamery jest skierowane. Gdzie oko kamery jest skierowane, tak jak panu powiedziałam, czy pójdziemy do centrum charytatywnego, czy pójdziemy może w dniu wypłaty pokazać, jak ludzie robią zakupy. Także trochę uczciwości też w przekazie i rozsądku w podejściu, tak? Wadim Tyszkiewicz ma interes, żeby mówić, jak to jest świetnie w Nowej Soli, a my akurat pokazaliśmy pewien problem, który wymaga rządowego podejścia, bo obszar, który pokazaliśmy, nie jest jego właścicielem samorząd, tylko Skarb Państwa. I tyle w tej sprawie. Pani poseł, Beata Szydło, będzie jeszcze te dwa miesiące, niecałe nam zostały do wyborów, jeszcze się pojawi w Lubuskiem? Wszystko wskazuje na to, że będzie. Beata Szydło bywała też wcześniej, nawet w Nowej Soli, miała wcześniej w ramach objazdów powiatowych, bo może przybliżę państwu fakt, że i Jarosław Kaczyński, i Beata Szydło, i inni prominentni politycy jeździli po Polsce powiatowej znacznie wcześniej, i 2-3 lata temu. I Beata Szydło w tej słynnej fabryce w Nowej Soli była i tamte te obiekty też widziała wcześniej, więc jakby też Nową Sól i zagadnienia znała. Będzie jeszcze, nie chcę zdradzić tu jakiejś tajemnicy, może państwa trochę w ciekawości utrzymam. Chętnie przyjeżdża do Lubuskiego, była niezwykle życzliwie przyjmowana. Czy to były Żary, czy to była Nowa Sól, miała bardzo dobrą frekwencję na swoich spotkaniach, mimo że spotkania odbywały się w godzinach takich niedogodnych, bo ludzie pracują. Były to też takie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, więc myślę, że chętnie naprawdę tu przyjeżdża i jest dobrze przyjmowana. Mogę powiedzieć, że powinna być wkrótce. No to jeżeli będzie, to prawdopodobnie będziemy z kamerą także, może znowu na bulwarze, a bulwar, jak wiemy, przysparza Gorzowowi sporo. Będzie pani na koncercie, tak już zupełnie na koniec, tym wielkim, który dzięki właśnie bulwarowi Gorzów wygrał? Jeżeli czas mi tylko pozwoli, a ja niestety nie znam dnia ani godziny, to na pewno będę, jak nie dostanę jakiegoś telefonu z Warszawy. Rafalska stawia i się przyjeżdża, bo coś takiego. I koncert to jest oczywiście wielka przyjemność. I człowiek chciałby, bo każdy z nas zupełnie po ludzku potrzebuje chwilkę odsapnąć. Jak tylko będę mogła, to oczywiście skorzystam. Ciekawa oferta, a wracając do bulwaru, to właśnie bulwar jest świetnym uosobieniem. Czy patrzymy w tą stronę Warty, czy patrzymy w drugą stronę miasta. Różne części miasta widać w równym stopniu zadbania, zrewitalizowanych, odnowionych albo i nie. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że gościłem panią Elżbietę Rafalską, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam państwa serdecznie.